27 października radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zasiedli do obrad podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Pierwszym tematem przedłożonym pod obrady była zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Budżetowego, czyli Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszyscy obecni na sesji nadzwyczajnej radni byli za podjęciem uchwały. Chciałbym podziękować z tego miejsca za jednomyślność przy tej uchwale. Tu najistotniejsze jest nie uzasadnienie, a treść uchwały, która pozwoli na wzmocnienie roli Zakładu Usług Miejskich w kontekście zarządzania zasobami komunalnymi. Od 1 listopada koszty związane z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami wzrosną z kwoty 68 groszy za metr kwadratowy do kwoty 93 groszy za metr kwadratowy. W tym momencie mamy możliwość zwiększenia wsparcia finansowego dla Zakładu Usług Miejskich o 150 000 zł. To jest mało, to jest kropla w morzu potrzeb w stosunku do tego, co ten Zakład Usług Miejskich wykonuje. Ale jest to dobry krok w dobrą stronę. Wzrost stawki dotacji dla ZUM-u wynika z potrzeb finansowania przez zakład kosztów utrzymania lokali mieszkalnych z powodu zalegania przez lokatorów komunalnych z opłatami. Zadłużenie lokatorów oraz brak bieżących wpłat od najemców są powodem kłopotów samorządowego zakładu. Myślę, że będą też następne ruchy korygujące funkcjonowanie Zakładu Usług Miejskich i zarządzanie zasobami komunalnymi i cały rynek mieszkaniowy, bo wiemy, z jakimi problemami borykają się nasi mieszkańcy, jak dużo jeszcze jest zaległości, jak dużo spraw do poprawienia, do naprawy. Radni jednogłośni byli także podczas zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 rok. Uchwała, którą Państwo przed chwilą przegłosowaliście, pozwala na uwolnienie też środków, które będą przeznaczone jeszcze w tym roku na dodatkowe remonty dróg, dodatkowe remonty naszych chodników. Chcę tutaj podziękować Wydziału Inicjatyw Komunalnych, że tak szybko i sprawnie pewne rzeczy zostały zrobione. Podczas obrad podjęto również uchwałę dotyczącą zmian w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-2023.